Siema, siema, witam w ten piękny, samotny dzień. Kurwa, o godzinie 19 to nagrywam, sorry, że tak późno, ale nie miałem czasu, był tak dzień zajęty, że o ja pierdzielę. Tak, operator był zajęty, ale chuj. Zapraszam, teraz w pierwszej kolejności zapraszam na mój fanpage, Ptakun Damian, pisane razem. Znajdziecie tu wiele dodatkowych, ciekawych informacji, ciekawostek i debilizmów, proszę bardzo, o, jakieś tam dodatkowe artykuły, jakieś tam śmieszne memy i tym podobne rzeczy. Także jeszcze raz zapraszam na fanpage, link będzie w opisie. Zaraz zaczynamy analizę kryptowalut. Jak widzicie na załączonym obrazku, Jota i wiele innych kryptowalut w stosunku do dolara wyjebały do góry, tak że w sumie ja niestety nie miałem za bardzo się o co zahaczyć, no i przez to nie zrobiłem żadnego trade'u, ponieważ ja nie lubię kupować na szczytach. A tu mamy taki dosyć silny, wręcz paraboliczny trend, o którym nieraz kiedyś już tam mówiłem. A ja bym wolał kupić jednak w momencie, gdy cena troszkę spadnie w stosunku do poprzedniej fali wzrostowej. No wiadomo, tu wcześniej był zajebisty trend przez długi, długi czas. Ja już mówiłem, że jest bessa na krypto. Nie wiem, czy to się teraz zmieni, ponieważ ta fala ostatnia aż już prawie właściwie doszła do ostatnich tutaj tych oporów. Do 2,21 na... To jest miota oczywiście, na razie mówię o miocie. Natomiast jak się przyjrzymy, to mamy tutaj lekko już spadający wolumen i na to, co... Na to, ja czekam na to, że po prostu spadnie troszkę, powiedzmy do tego poziomu, bo tu jest jakieś tam lokalne wsparcie. I też mam nadzieję, że będzie to na coraz niższym wolumenie, więc ja bym był bardzo chętny kupić miotę gdzieś po cenie $44. $36, coś w tej desy, coś w tej strefie, nie? Oczywiście może być tak, że to dalej wyjebie do góry i dalej, ale to nie szkodzi, bo wtedy jeżeli wyjebie znowu wyżej, no to ja, co, znowu czekam na kolejną korektę i wtedy kupuję. Ktoś może powiedzieć, że to już nie jest za późno. No może być za późno, aczkolwiek, no, ja się nastawiam na trade'a trochę jednak dłuższego, półrocznego, dajmy na to może na trocznego, bo sam projekt Mioty, no jak wiadomo, już mówiłem nieraz, jest dosyć ciekawy, chociaż nie znaczy, że jest, no... Perfekcyjny, tak? Dobra, zobaczmy jakieś inne, wiadomo, Bitcoin. No, bardzo podobna sytuacja. Ciekaw jestem, czy ta cena wypieprzy tutaj ten opór lokalny, czy dojdzie tutaj. I czy jeżeli tu dojdzie, to czy się odbije i wtedy będzie można gdzieś wyjść. Ja tu ciągle czekam na te takie korekty, minimalne korekty przy małym wolumenie. To jest to, na co poluję i wtedy będę raczej zdecydowany na zakup. No mioty właśnie. Bitcoina to raczej nie. Chociaż... Lisk, kurwa. To generalnie wszystko jest bardzo podobne. Wszystko dragowuje. Proszę bardzo, a to już było, sorry. Strat jest bardzo podobna sytuacja. Wszystko do dolara wygląda bardzo podobnie. Litecoin. Ethereum. No wszystko jest bardzo podobne, ruch bardzo silny. Nie idzie się go złapać. Także ja na razie po prostu monitoruję sytuację i zobaczymy, jak będzie dalej. Także... Kwestia czasu, aż coś kupię. Jeszcze jeden ciekawy temat, mianowicie co niektórzy z was pytali mnie na fanpage'u, w co wejść, kiedy wejść, na jakim poziomie wejść i kiedy zrobić kupę. Generalnie musicie nauczyć się samodzielnego myślenia i planowania każdej swojej transakcji. Musicie z góry określić, gdzie ma się znajdować zlecenie obronne 100+, jak nie ma 100+, to dziobnę cię w dupę, a gdzie wychodzimy z zyskiem oraz w jaki sposób prowadzić naszą pozycję, na przykład na zasadzie dwóch świec, o której kiedyś tam mówiłem. Jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej, jak prowadzić pozycję, według jednej metody, która mi osobiście pasuje, oczywiście w typowym zagraniu spekulacyjnym, to piszcie do mnie. I pamiętajcie, nie pytajcie mnie, kurwa, no co kupować i kiedy, no bo ja nie mam, kurwa, tej kryształowej, kurwa, kuli. Mam co jedynie taką kulę, taką tą... dyskotekowa gdzieś to była, nieważne. W każdym razie z tej listy wywróżysz z fusów i z wnętrzności papugi. Kurwa, też jest moich. Listy wywróżysz, także pamiętaj. Najpierw zbadaj projekt, zobacz, czy ci się podoba, jaki ma potencjał na wzrosty, na biznesowe jakieś tam zyski, a wtedy dopiero kupuj. Ale nie pytaj mnie co, kiedy i jak. Jaka korekta, a kiedy ta korekta, a ile procent tej korekty, a czy jak się zrobi stoch na dole, czy u góry, to czy wtedy, czy na tym poziomie, czy wsparciu, czy na jakimś innym, czy na tej świeczce, czy na czerwonej, czy na masakranie. No po prostu, słuchajcie, naprawdę apeluję do was, planujcie sobie sami, tylko z góry po prostu ustalajcie. Jeżeli stracicie, no to trudno, ale macie przynajmniej tą świadomość, że
zrobiliście coś sami, wyciągnęliście z tego, przynajmniej mam nadzieję, wnioski i będzie lepiej. Róbcie sobie dziennik swój, taki trainerski dziennik, że robicie sobie print screena waszych tam wykresów, kiedy wchodzicie i kiedy wychodzicie i wtedy wyciągacie po prostu wnioski i uczycie się na swoich błędach i jest coraz lepiej, tak? Oczywiście należy pamiętać o tym, że money management też jest, kurwa, bardzo ważny. Czyli nie wpierdalamy wszystkiego jak wełna wabank, tylko po prostu, nie wiem, no 2%, max może 3% całego depozytu w jedną pozycję, to 3% to chyba tak już jest za dużo. I wtedy sobie możemy myśleć, money management ratuje nas od gównianej strategii tak naprawdę. No i nasza psychologia, co właściwie jest większością naszego sukcesu, także napierdalajcie i po prostu przestańcie mnie pytać, tak? Bo ja też, kurwa, chciałbym kiedyś wypić. No. I robić inne ciekawe rzeczy. To co? Miłego. Bye bye.